Operator obrabiarek skrawających należy do grupy zawodów o wąskiej specjalizacji, znajdujących zastosowanie tylko w wybranych dziedzinach gospodarki. Przedstawiciele takich zawodów zwykle nie muszą zmagać się z wysoką konkurencją na rynku pracy. Ich zatrudnienie uzależnione jest jednak od aktualnej sytuacji ekonomicznej określonej gałęzi przemysłu. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające. Są to narzędzia typu tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki oraz maszyny sterowane komputerowo. Osoba taka przygotowuje stanowisko pracy, ustawia parametry na narzędziach i maszynach oraz wykonuje i czyta rysunki techniczne. Ponadto zajmuje się czyszczeniem i konserwowaniem obsługiwanych przez siebie maszyn. Predyspozycje wymagane do podjęcia pracy w zawodzie operator obrabiarek skrawających to m.in. uzdolnienia manualne, wyobraźnia przestrzenna, zdolność koncentracji i podzielność uwagi. Przeciwwskazania zdrowotne to m.in. zaburzenia równowagi i świadomości, zaburzenia psychiczne, sprawność fizyczna poniżej przeciętnej, wady wzroku i słuchu nie poddające się korekcji, brak widzenia obuocznego, ograniczona sprawność rąk, skóra skłonna do uczuleń, wreszcie, z uwagi na pozycję stojącą, żylaki kończyn dolnych oraz płaskostopie. Kwalifikacje zdobywa się w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Dalsze poszerzanie kwalifikacji możliwe jest w technikum i liceum uzupełniającym. Operator obrabiarek skrawających może szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych oraz wyposażenia samolotów, śmigłowców. Zobaczmy teraz pracę takiego specjalisty. Z obróbką, skrawaniem związany jestem tak naprawdę. Początki to szkoła średnia, gdy mieliśmy praktyki na warsztatach szkolnych, wtedy jeszcze to funkcjonowało. To były takie raczej pierwsze momenty zapoznania się, jak wygląda tokarka, jak wygląda frezarka, jak wygląda szlifierka. Udało się popracować na prostych rzeczach na tokarce. Wtedy w szkole średniej. Dopiero potem pierwszy okres zawodowy to już był taki, to już była szeroka woda, można powiedzieć, ponieważ bezpośrednio po szkole średniej w moim przypadku ja pracowałem na szlifierce precyzyjnej, gdzie wykonywaliśmy naprawdę dokładne elementy, głównie sprawdziany. Potem przeszedłem przez okres pracy na obrabiarkach sterowanych numerycznie, czyli frezarkach wielonarzędziowych, gdzie były wykonywane detale, których proces obróbczy trwał od pół godziny do nawet dwóch. Oczywiście była to praca niełatwa, wymagająca myślenia, niemniej jednak wsparta wiedzą i pomocą technologów czy konstruktorów, ponieważ taka maszyna numeryczna bardzo często musi być zaprogramowana przez odpowiednią osobę, a w tej chwili oczywiście programowana jest za pomocą programów CAMowskich. W zależności od tego, co mamy do wykonania, jeżeli wykonujemy operacje frezerskie, oczywiście wykonujemy to z reguły głowicami frezerskimi, z innymi płytkami, dobierając określone parametry do rodzaju materiału i do powierzchni, jaką mamy uzyskać. W zależności od wykonywanych operacji wykorzystujemy, tak jak powiedziałem, głowice frezerskie, ewentualnie
różne frezy. My tutaj szczególnie posługujemy się frezami z węglików spiekanych. Są to narzędzia, które potrzebują wysokich parametrów, dużych prędkości skrawania, no i oczywiście chłodzenia. Poza operacjami frezerskimi wykonujemy tutaj operacje szlifierskie, czyli po prostu obróbkę wykańczającą na detalach. Oprócz tego wykonujemy wiercenia różnych otworów, od mniejszych do większych. Do tych większych są wykorzystywane już specjalne narzędzia typu wytaczadła z możliwością ustawienia dowolnej średnicy. Oczywiście posługujemy się również dokładnymi narzędziami sprawdzającymi typu średnicówka, mikrometr, pasametr. Do tego są również potrzebne płytki wzorcowe, tak aby można było dokładnie wykonać zaleconą pracę. Najbardziej nas cieszy to, jeżeli oddamy klientowi naszą pracę, klient jest zadowolony i przyjdzie następny raz.